Pierwsza wojna światowa nie okazała się dla Niemiec korzystna. Kraj wyszedł z niej pokonany, odarty z dumy i na kolanach musiał prosić o łaskę państwa ententy. W wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczej, a także hańby, jaka spadła na Niemcy, cesarstwo Hohenzollernów przestało istnieć. Przez kolejne lata Republika Weimarska próbowała odzyskać dawną pozycję na arenie międzynarodowej, a także stworzyć państwo demokratyczne, zwalczając przy tym silne wpływy komunistów i pojawiające się tendencje separatystyczne. Jednak w wyniku kolejnych kryzysów gospodarczych, a także niepopularnych decyzji, w kraju coraz większą rolę zaczęła odgrywać narodowo-socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza, NSDAP, a jej charyzmatyczny lider Adolf Hitler przyciągał tłumy. W swoich mowach Hitler obiecywał odbudowę potęgi Niemiec i zwrócenie dumy poniżonym Niemcom. A jak się wkrótce miało okazać, spełnił tę obietnicę. W 1933 roku zostaje wybrany na kanclerza, a po śmierci prezydenta Hindenburga zdobywa całkowitą władzę w kraju. Rozbudowuje przemysł, usuwa elementy antyniemieckie z przestrzeni publicznej, w pokazowym paleniu książek pali prace na temat komunizmu, homoseksualizmu i transgenderyzmu, rozpoczynając naprawę moralną Niemiec. Zdeprawowanie znane z Republiki Weimarskiej znika dzięki skuteczności SA, bojówki partii nazistowskiej. Po naprawie sytuacji wewnętrznej Hitler kieruje swój wzrok na zagranicę i niesprawiedliwe zapisy traktatu wersalskiego. W 1936 roku remilitaryzuje Nadrenię, a w 1938 roku włącza Austrię do Niemiec, po czym wywołuje kryzys sudecki i odbiera Czechosłowacji obszar sudecki, a następnie rok później przyłącza resztę tego kraju do Rzeszy. Wielka Brytania i Francja, widząc, że taką polityką nie zatrzymają Niemiec, uznały, że wojna jest nieunikniona, dlatego postanowiły udzielić gwarancji Polsce, która teraz stała się kolejnym celem Hitlera. We wrześniu 1939 roku Niemcy najeżdżają Polskę i szybko ją pokonują, po czym w 1940 roku zdobywają Danię i Norwegię, a następnie kierują się na zachód i dzięki taktyce Blitzkriegu zdobywają Holandię, Belgię i Luksemburg. Dzięki temu droga do Francji stoi otworem. Wojska niemieckie, używając sił pancernych, pokonują brytyjską armię ekspedycyjną w Dunkierce i siły francuskie, po czym zdobywają Paryż i zmuszają tamtejszy rząd do kapitulacji. Jednak Hitler, zamiast zadać ostateczny cios aliantom, postanawia ruszyć na wschód przeciwko Związkowi Sowieckiemu. W 1941 roku atakuje bolszewików, których zdemoralizowana Armia Czerwona nie miała żadnych szans z potężną armią niemiecką. Do 1942 roku ZSRR upada, a Niemcy zajmują ziemię aż po Ural, gdzie tworzą zależne od siebie Reichskorporaty. Ze względu na atak Japonii na bazy amerykańskie, USA przystąpiły do wojny przeciwko Niemcom, dlatego Hitler uznał, że do negocjacji pokoju z Wielką Brytanią nie dojdzie. Uznał, że tylko inwazja jest w stanie złamać ich opór, dlatego w 1944 roku wystartowała akcja Lew Morski, która zakończyła się lądowaniem wojsk niemieckich na Wyspach Brytyjskich, które w krótkim czasie zostały zajęte. Hitler wiedział, że inwazja na Stany Zjednoczone może zakończyć się jedynie klęską, dlatego w tajemnicy przed wieloma rozwijał swoją Wunderwaffe, cudowną broń, która miała zakończyć wszystkie wojny. 4 lipca 1945 roku Niemcy rzucają bombę atomową na Pearl Harbor, czym kończą II wojnę światową. Zakończona wojna spowodowała, że Wielka Rzesza Niemiecka, bo taką nazwę przyjęły Niemcy, wprowadziły wiele swoich ambitnych planów dotyczących Europy. Jednym z tych projektów była odbudowa Berlina jako Germanii, która zakończyła się sukcesem, choć wiązała się z ogromnym kosztem, co miało katastrofalny wpływ na gospodarkę w latach 50. Gospodarka niemiecka pociągnęła ze sobą resztę Europy i doprowadziła do tego, że lata 50. były dekadą chaosu. W tym czasie ujawniła się słabość władzy Führera, która stale się zmniejszała za sprawą różnych frakcji w NSDAP, które po śmierci Hitlera planowały przejąć władzę i wprowadzić własną wizję nazizmu. Te wewnętrzne spory doprowadziły w końcu do nieudanego zamachu stanu dokonanego przez Himmlera i jego SS,
które uważało, że nazistowskie elity się zdegenerowały. Pomimo tego, że pucz był nieudany, pokazał on, że Hitler jest na tyle słaby, że nie jest w stanie utrzymać władzy bez SS. Dlatego organizatorów przewrotu nie spotkała żadna kara, a to z kolei spowodowało kolejne kryzysy w Europie. Załamanie się gospodarki węgierskiej spowodowało upadek rządu strzałkokrzyżowców i wybuch wojny w Siedmiogrodzie pomiędzy Węgrami i Rumunią. Rumunia odzyskała tereny utracone w wyniku drugiego arbitrażu wiedeńskiego. Po konflikcie w Siedmiogrodzie wybuchł kolejny w Reichskomisariacie Moskwien. Zjednoczony front oddziałów partyzanckich zaatakował Niemców i zmusił ich do opuszczenia linii Archangelsk-Astrań. Wojna była długa i brutalna, ale Niemcy ostatecznie pokonali partyzantów, głównie dzięki generałowi Hansowi Speidelowi, jednak zapłacili za to ogromną cenę. Po wojnie gospodarka wreszcie się ustabilizowała, głównie dzięki temu, że wrogów nowego porządku postanowiono zamiast do eksterminacji przeznaczyć do niewolniczej pracy. Cała niemiecka gospodarka szybko zaczęła opierać się na niewolnictwie. W miarę wzrostu zależności od niewolników rosło również ryzyko buntu. Była to obawa, którą miało wielu Niemców. W miarę jak gospodarka zaczęła się odbudowywać, a kraj odzyskiwał stabilność, zmieniało się społeczeństwo. Starsze pokolenie było ukształtowane w ogniu wojen, czy to II wojny światowej, czy walk na wschodzie. Za to młodzież i studenci, którzy nie walczyli, a także dzięki wykorzystaniu niewolników nie pracowali, mieli zupełnie inne podejście do świata. Zaczęli interesować się czarnorynkową amerykańską muzyką, włoskim kinem i zakazaną literaturą. To doprowadziło do powstania nowej generacji Niemców niezadowolonych z rządów Rzeszy. Wielka Rzesza Niemiecka, wygrywając II wojnę światową, stała się dominującą potęgą w Europie i jednym z hegemonów światowych. Niemcy przewodzą Ein-Heinz-Pakt, który jest sojuszem wojskowym i gospodarczym składającym się z marionetek, klientów i sojuszników Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Jego kluczowym celem jest utrzymanie wpływów Niemiec oraz zapobieżenie ekspansji rywalizujących organizacji międzynarodowych. Niemcy i Japonia były niegdyś sojusznikami, ale po zakończeniu wojny w 1945 roku szybko stały się rywalami w walce o władzę nad światem. Niemcy utrzymują napięte stosunki z USA, ponieważ wrogość czasów wojny wcale się nie zmniejszyła i oba kraje liczą na dogrywkę. Włochy, podobnie jak Japonia, również była sojusznikiem Niemiec w wojnie, jednak rosnąca pozycja Niemiec w latach 40. zmusiła rząd włoski do szukania własnej drogi ze względu na zagrożenie własnej suwerenności. W latach 50. Włochy opuściły sojusz z Niemcami i utworzyły triumvirat razem z Unią Iberyjską i Turcją. Wielka Rzesza Niemiecka według zapewnień Führera ma trwać 1000 lat, jednak czy Niemcom uda się zachować stabilność i pozycję na świecie, tego nie wie nikt.